Najlepszy rok na świecie. Pan Michalkiewicz, publicysta Radia Maryja i Telewizji Trwam, w swoim felietonie wideo zamieszczonym na kanale na YouTube skomentował sprawę w takich słowach, które... I to, proszę Państwa, nie jest science fiction, to nie jest science fiction, to się dzieje. Ten człowiek jest zaproszony do Telewizji Polskiej, do Telewizji Narodowej. Ten człowiek występuje w mediach ojca Rydzyka. Temu człowiekowi normalnie ludzie podają rękę. Znaczy, ja tutaj przed wejściem na antenę powiedziałam, że gdybyśmy żyli w normalnych czasach, to nikt by mi już więcej w Polsce ręki nie podał, ale podejrzewam, że niestety będzie miał wielu fanów. Mówimy o dziewczynie, która miała 13 lat, jak ksiądz ją porwał i więził i gwałcił. I ona po latach doszła sprawiedliwości w sądzie. Wyrok jest prawomocny. Proszę bardzo. Anno Domini 2018, Polska. Posłuchajcie. Dostać 1 000 000 złotych za molestowanie, że tam kiedyś ktoś tam wsadził rękę pod spódniczkę, no któż by nie chciał? 1 000 000 złotych to taka panienka jedna z drugą przez całe życie może nie zarobić, a tutaj za jednego sztosa. No to żadne kurwy nie są tak wysoko wynagradzane. Chyba tam, gdzie świętych najwięcej, najbardziej siarką śmierdzi. I tak jak już mówiłem, jestem to człowiek od mokrej roboty, ale w końcu od czego mam pana Krzysztofa Kowalewskiego ze specjalną dedykacją i dla pana Sekiewicza, i dla pana Michalkiewicza. Pan Krzysztof. Ożesz ty chuju.